Siema mordeczki, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was dosyć nietypowy filmik, ponieważ przedstawię wam sposób, jak mieć mnóstwo itemów na serwerze Dragon Survival albo innych serwerach, na których po prostu będziecie grali, gdzie będziecie także posiadali kilo w 6 czy 3 lub jakiś lepszy oraz bacona wraz z hajsem. Także nic trudnego, nic szczególnego, bardzo prosty poradnik. Pewnie znajdą się też buntownicy, którzy napiszą w komentarzu: Zombie, ale przecież tego już jest dużo na YouTubie. Wiem, że dużo jest takich odcinków na YouTubie, ale po prostu mój widz Matcraft też jest moim moderatorem na kanale, powiedział: we zombie taki coś nagraj, bo dużo osób nie wie jak kopać. I postanowiłem, że też dla moich widzów, którzy nie mają o tym pojęcia, nagram odcinek, żeby mogli mniej czasu spędzać przed komputerem, a mieć dużo itemów. Także dajcie tutaj suba, łapkę w górę oraz dzwoneczek. Pozdrawiam także osoby, które dawały mi itemki na live'ach. Oni się wyświetlają teraz na ekranie i do odcinka. Pozdro, wszystko będziecie mieli krok po kroku, jak to robić. No i elo. A, no i link do programu macie w opisie, a texture pack będzie na 25 tysięcy subów. Jeszcze trochę brakuje, na razie suby są na prywatne, ale będzie filmik na 25k, pozdro. Okej, czyli pierwszą rzeczą, która nam będzie potrzebna do wykonania tych czynności kopania nawku, jest nam po prostu potrzebny program Tiny Task, który jest najbardziej chyba popularny w tych sprawach. Także klikamy sobie free download, jest to oficjalna strona Tiny Task, a tutaj klikamy alternatywne pobieranie i nam powinno od razu przejść do pobierania. Także uwaga, czy nam pobrało? Tak, pobrało nam Tiny Task, już mam go na komputerze. No i tutaj klikamy pokaż folderze, gdzie pobrałem go, uruchom. No i to jest ten cały program, który wam przedstawię w dalszych częściach tego odcinka. Także oglądajcie do końca, no i tyle. Dajcie łapkę, suba i dzwoneczek, pozdro. Okej, czyli drugą rzeczą jest po prostu wykopanie sobie pomieszczenia takiego, jakie chcecie tutaj na te stuniarki do awka, także no po prostu wykopmy to i tyle. Generalnie to zanim jeszcze położycie stuniarki, to polecam wam zrobić takie coś tutaj po prostu za tymi stuniarkami, gdyby jakieś itemki się zbugowały tutaj w ścianie, to po prostu ta woda będzie to spychała tutaj do nas, tutaj do tych hopperów, bo to będą hoppery jeszcze włożone, zaraz wam to pokażę. No i co, jeśli macie już to, to wykładacie sobie stoniarki tutaj ładnie, pyk, pyk, myk, myk, żeby kopać na tym awku. Także o, pyk. Jeszcze tutaj mam trochę tych stoniarek, więc włożę je do końca. O, dobra. Jeszcze 8. Dobra, zabraknie nam tutaj akurat 4 stoniarek, ale to nie będzie problemu, bo po prostu to pomniejsza jedną kratkę, więc jest gitarka i teraz patrzcie, rozkopicie tutaj sobie. I te itemki, jak wam tutaj coś zostanie, zbuguje się. O, widzicie, na przykład węgiel będzie spychała ta wodę tutaj do tych hopperów. Także co, my widzimy się już tutaj przy trzeciej rzeczy i widzimy się po prostu za chwilę, jak już tutaj wyłożę. Tak, wiecie o co chodzi. Także generalnie tutaj możecie sobie zrobić ile chcecie tych pięter, takich wiecie, tutaj tych skrzynek. Ja zrobię na razie tutaj, no załóżmy tak na przykład 3, no bądź więcej nie potrzebuję, nagrywam to tylko w celach filmowych. No, zrobicie sobie 3 i na przykład te itemki będą tutaj przelatywały z jednego do drugiego, to widzicie tam co wykopałem, poleciało, także co. Ja tepam już tutaj się, tepam się, no. Idę tutaj na home AFK i zaraz wam pokażę jak ustawić tego Tiny Taska, także czekajcie chwilę i będziecie wiedzieć jak mieć mnóstwo itemów, pozdro. Bardzo ważną rzeczą mojej mordeczki jest także jeszcze w tym poradniku, abyście sobie tutaj wypełnili te skrzyneczki na przykład czym chcecie, żeby wam na przykład tutaj leciały same emeraldy, złoto i tak dalej. No wiecie, powypełniać skrzyneczki, żeby zbędne itemy nie leciały do hopperów, oraz wyłączyć sobie tutaj pod slash drop na przykład, nie wiem, TNT nie chcecie, żelaza nie chcecie, diaksów nie chcecie, biblioteczek nie chcecie. Wyłączacie sobie to, żeby leciało na ziemię jak najmniej zbędnych itemów, a dropiły na przykład nam tylko same emeraldy, perły oraz złoto, także pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne, bo aby niepotrzebnie będą się zapychały tutaj hopery, bo zapomniałem wam o tym powiedzieć i widzicie, i dupa, nie? I potem tutaj, o, się wszystko zbiera, nie? Więc wiecie o co chodzi, tak musicie zrobić, nie? Ochczko. Dobra, także jeśli zbudowaliśmy już tutaj nasze pomieszczenie wraz z stoniarkami oraz wodą za nimi, hopperami i tymi skrzyneczkami, gdzie po prostu itemy będą wlatywały do nich, myślę, że mogę wam już po prostu przejść i pokazać to, jak tego Tiny Taska ustawić oraz nagrać nasze ruchy. Także mamy sobie tutaj na ten nasz program Tiny Task, klikamy na to niebieskie kółeczko i mam tutaj recording, czyli nagrywanie. Nagrywa to nasze ruchy, które pokażemy po prostu temu programowi. Odpalamy to za pomocą Ctrl Shift Alt plus R. Także co, ja sobie tutaj idę do lewej krawędzi, klikam Ctrl Shift Alt R i nagrywam teraz nasze ruchy. Bardzo ważne jest to w tym, żeby nie ruszać po prostu myszką, bo gdy będziemy ruszali myszką przy większej ilości ruchów,
będzie po prostu ten scroll, znaczy wiecie, nie wiem jak to powiedzieć, wskazówka, celownik będzie latał po całym ekranie, przez co będzie po prostu rozkopywał ścianę i wszystko naokoło zamiast to co my chcemy, także nagrałem tutaj 20 sekund ruchu, dochodzimy do lewej krawędzi, bardzo ważne jest teraz to, aby otworzyć tutaj nasz czat i napisać komendę repair. Zatrzymujemy nagrywanie tą samym skrótem klawiszów, czyli Ctrl Shift Alt R. I uwaga, zatrzymało nam się nagrywanie, no i co? Teraz powiedzacie, no dobra zombie, przecież nagrałem to nagrywanie, no i co teraz? No i teraz moje mordeczko, jest bardzo łatwa rzecz, czyli po prostu sobie klikamy Ctrl Shift Alt plus P, czyli odpalamy nasze ruchy i jak widzicie, mogę sobie teraz poklaskać i to samo nam kopię. Więc myślę, że taki poradnik jest dosyć szybki, prosty, nie wiem czy to dobrze wytłumaczyłem, jest to pierwszy mój w życiu tutaj poradnik, który nagrałem, także wiecie, możecie tam być wyrozumiali, nie? No bo ja zbytnio nie lubię i nie umiem tłumaczyć innym, chociaż jest to taka rzecz w miarę prosta i jak widzicie wykopałem, pewnie też pytacie zombie, dlaczego testowniarki tak wolno regenerują, a jest to spowodowane tym po prostu, że o, teraz widzicie, pisało repair i nam przestało kopać. Uwaga, zakończyło nam kopanie i leci jeszcze raz, bo mam ustawione, że po prostu nieskończoność. No i teraz ja sobie zatrzymuję to kopanie, czyli Ctrl-Shift-Alt-P i bardzo ważne, żeby po ten Tiny Task powtarzał nasze ruchy, musicie tutaj mieć takie coś jak Set Repeat Count i wpisujecie sobie tutaj nieskończoność liczb, nie wiem, ja tu wybrałem sobie jakieś losowe liczby, czyli po prostu powtarza to nasze ruchy, tak żeby nie było, bo mam na przykład tutaj powtarzę, jak się na przykład chcecie, żeby nam zrobiło dwa ruchy, czyli wpiszę nam na przykład, o, jeden ruch, o, widzicie? Wpiszę jeden ruch i teraz sobie tutaj odpalam to jeszcze raz, Ctrl-Shift-Alt-P, zaczynam klaskać, że nam kopię. No i co mówiłem o tych stoniarkach? Aha, mówiłem o stoniarkach, że po prostu na Dragonie są 3 sekundowe, 1,5 sekundowe oraz półsekundowe stoniarki i 3 sekundowe, bo chyba nie wymienię ich. No i wybrałem te najtańsze, ponieważ nie miałem zbytnio dużo emeraldów, a jest to, zrobiłem tą tylko machinę tutaj do kopania nawku w celach filmowych i użytkowych, także wiecie, docencie to łapką w górę, subskrypcją i dzwoneczkiem i napiszcie w komentarzu, czy znaliście ten sposób, czy nie znaliście, czy wam pomogłem, czy nie. Także o, widzicie, wpisało nam repair i skończyło nasze ruchy, bo wykonało 1 na 1. O, widzicie, jest koniec. No i my, jest to bardzo proste. Teraz wpisujecie sobie tutaj set repair count i wpisujecie na przykład sobie 10 ruchów. Ja wam tutaj jeszcze pokażę te 10 ruchów. No i co, na sam koniec odcinka możecie zostawić łapkę w górę oraz dzwoneczek i subskrypcję na moim kanale. Dzięki, że oglądaliście. Napiszcie w komentarzu hashtag klocuch. O, tak o. Myślę, że będzie spoko taki poradniczek, szybki dosyć i tyle, nie? Wiecie tam, napiszcie klocuch i już wam teraz pokażę, jak tutaj wykonuję na przykład tych 10 ruchów. No i pozdro.